Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: Zapewniam was, nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela. Zastanawiałem się dzisiaj, po co mi ta wiadomość? Jak ma mi pomóc fakt, że Jan Chrzciciel był wielki, był wielkim człowiekiem? Jak to jest potrzebne mojej wierze i co we mnie może zmienić? I wtedy zadałem sobie pytanie, co to znaczy być wielkim człowiekiem albo największym z ludzi. Wielkim człowiekiem można nazwać tego, kto zobaczył Boga. Zobaczył, potraktował poważnie i całe swoje życie temu doświadczeniu podporządkował. Tak, to mi bardzo pomaga. Chcesz być wielki? Spójrz w kierunku Mesjasza i podporządkuj całe swoje życie temu odkryciu. Do zobaczenia jutro.